Żużlowcy rywalizują ramię w ramię na torze, a piloci w przestworzach. W Toruniu rozpoczęła się rywalizacja o tytuł Mistrza Świata w lataniu precyzyjnym. Piloci przy prędkościach dochodzących do 200 km na godzinę muszą z powietrza znaleźć obiekt i zaznaczyć go na mapie. Precyzją popisują się nie tylko piloci z Polski, ale także Czech czy Afryki. Tutaj liczy się dokładność podczas przelotów, ale także zdolności matematyczne. Podstawą sukcesu są dokładne obliczenia i zmieszczenie się w wyznaczonym czasie przelotu. Każde wyjście poza określoną tolerancję lub nieodnalezienie znaku czy zdjęcia są to punkty karne. Piloci mogą korzystać jedynie z podstawowych urządzeń do obliczeń. Z technicznych nowinek bardzo chętnie za to korzystają sędziowie. Są to urządzenia, które współpracują z satelitami. Na logerze są odnotowane wszystkie parametry lotu. Wysokość, szerokość tego korytarza, w którym pilot musi się przemieszczać. Pilotom pozostają więc tylko dokładne obliczenia i sokoli wzrok, bo z wysokości 300 metrów i prędkościach dochodzących do 200 km na godzinę trzeba odnaleźć umieszczony na zdjęciu obiekt. W terenie górzystym bardzo trudno się lata. Tutaj akurat w Toruniu ten teren jest w miarę płaski, więc latanie nie stwarza aż takich wielkich problemów, aczkolwiek bywają rejony, gdzie nie ma żadnych obiektów, na których można by się oprzeć, żeby tą nawigację prowadzić właśnie precyzyjnie, tak jak my musimy to robić podczas zawodów. Piloci muszą jednak nie tylko precyzyjnie latać, ale także lądować. Już w piątek będą musieli zmierzyć się także z dokładnym posadzeniem samolotu na ziemi.